Celibat. Jak to z tym celibatem jest? No, księża katolicy to jednak mają ten celibat, czyli przysięgają to, że seksualnie nie będą współżyli, że nie będą się żenili, no i że będą w zasadzie poświęcali swoje życie dla Kościoła. Dużo ludzi, nawet wśród katolików, mówi, że żona jest potrzebna facetowi, no, że facet nie wytrzyma. Trudno powiedzieć na ten temat, no bo w zasadzie czy predyspozycje, czy każdy ma takie pociąg seksualny, no na pewno nie każdy ma pociąg seksualny, tak samo jak nie każdy facet ma temperament, jeden będzie nauczycielem, a drugi będzie żołnierzem, który skacze na spadochronie i biega z karabinem po poligonach. Także temperament ludzki jest jednak różny. Są ludzie spokojni, są cisi, są ludzie bardzo wygadani i tak dalej, i tak dalej. Jest całe spektrum. Także każdy kiedyś, jeżeli to duchowieństwo, uczciwe duchowieństwo, no bo mnie się wydaje, że jednak w Polsce, w PRL-u, czy w całym bloku tym wschodnim, gdzie ten kościół był jakoś taką likwidowany czy ścigany, to jednak dużo tych wtyczek wpuścili. Czy ubecy wpuszczali jakichś zdrajców, później ci ludzie jakoś zaczęli wierzyć w to, że mają jakieś powołanie, ale pomimo tego donosili na swoich ludzi, na swoich wiernych. Także to powstał jakiś taki bałagan moralny. No ale jednak czy siostry zakonne, no to też pewne dziewczyny, pewne charaktery, które tam nie potrafiły znaleźć miłości, czy nie miały jakiegoś potrzeby, żeby mieć dzieci czy męża, to w zakonach też znajdowały swoje jakieś powołanie. Siostry zakonne, no to dlatego się w szpitalu mówi siostro, no bo to były kiedyś siostry zakonne, zanim szpitale zostały, powiedzmy, zlaicyzowane i upaństwowione, i także ten kościół, który kiedyś budował te szpitale, żeby pomagać biednych z tej potrzeby pomagania, to został przejęty przez bezboski, powiedzmy, wydział państwowy. No ale co chcę powiedzieć? No chcę powiedzieć o tym celibacie i o pociągu seksualnym i o pewnych przekroczeniach czy sprawach kryminalnych, ale nie księży. Tym razem chodzi o rabina. Rabin w Nowym Jorku, w Bronxie. Niedawno, no rok, dwa lata temu była taka głośna sprawa. Facet miał żonę, no i miał ten swój zbór. W tym zborze było 700 osób. No i on od 30 lat był bardzo popularnym rabinem. Dobrze te swoje żydowskie kazania nawijał, tam wszyscy byli zadowoleni. On był nowoczesnym ortodoksem. No to brzmi trochę idiotycznie, no ale to jest taka definicja modern orthodox Jews, no także ortodoksyjny, nowoczesny Żydzi. Oni w zasadzie no, nie mają pejsów, nie mają tych mycki chyba mają, ale nie są tacy wyróżniający się. No i to właśnie to ich wyróżnia od tego, od ortodoksów. Ortodoksi nie chcą się mieszać, ortodoksi nie chcą mieszkać razem, ortodoksi to bardziej wolą takie getta mieć swoje żydowskie, no teraz ciężko jest o same jakieś takie żydowskie, no ale starają się trzymać w swoich rejonach. No, ta nowoczesność w tej grupie nowoczesnych ortodoksów, no to pochodzi na to, że oni mówią, że jednak trzeba iść z duchem czasu, trzeba wiedzę nabywać, wiedza powinna być nabywana przez kobiety i mężczyźni i tego rodzaju. No, ale gdzie jest ten właśnie ten celibat i te kwestie seksualne? Ten rabin miał żonę, nie wiem, czy miał dzieci, czy nie miał dzieci, w każdym razie prowadził to, no i od 30 lat wiadomo było, no w pewnych kręgach, tak jak ten w Hollywood, ten jak on się tam, Weinstein,
z Hollywood, to też wszyscy wiedzieli. No ale ten rabin w Bronxie w Nowym Jorku bardzo lubił młodych chłopaków i młodych mężczyzn, to była taka tajemnica Polichinela, no i on bardzo się udzielał w tych grupach młodzieżowych, no i był taki wysportowany, grał w squasha, grał w tam różne sporty, no i później jak się spocili, no to chodzili do sauny, no i w tej saunie on tam ich nauczał, tam nikt go w sumie nie oskarżył, nie zaskarżył o jakieś kryminalne czy cywilne odszkodowania. No, wygląda na to, że cokolwiek oni tam robili męsko-męsko czy męsko-chłopięco, no przypuszczalnie nie było poniżej wieku karalnego, czyli tam powiedzmy 16 czy 17 lat, nie tak jak Polański, no też Żyd, nie wiadomo czy reformowany, czy ortodoks, czy nowoczesny ortodoks. W każdym bądź razie ten rabin robił te spotkania posportowe w saunie. Tam ludzie już narzekali, pisali jakieś tam odwołania, ale tam nic się nie działo. Była taka Orthodox Union, to jest taka organizacja zrzeszająca Żydów, no bo w sumie trzeba wiedzieć, że tych Żydów to jest przekrój cały, tam po prostu się podzielili powiedzmy na co najmniej 50, jak nie ze 100 różnych grup, od reformowanych po superortodoksów i tak dalej. No i w każdym i była ta kwestia, że ten cały zbór wiedział, tam go pieprzył, ta Orthodox Union, on występował przez 15 lat występował, te swoje przemowy do tej młodzieży miał i wszyscy byli zadowoleni, bo mieli jakieś tam spotkania. Jak się zaczęły te przebąkiwania, że on jednak w saunie robi rzeczy, które jako rabin nie powinien, no to skasowali mu te przemowy, które miał, a prowadził kilkanaście lat. No i później teraz cała ta rada, bo w tym żydowskim całym tym systemie tych zborów, no to jest rada po prostu, to jest rada jakaś, to jest taki duchowy biznes. Oni mają budynek, który do nich należy i oni w zasadzie wynajmują rabina, płacąc mu pensję i podpisują z nim kontrakt. I on kontrakt miał na 30 lat, ale powiedzieli, on zrezygnował, no i ma odsprzedać, czy tam jakoś, trudno mi powiedzieć, jak to się wszystko odbywa, ale ma być wykupiony. Można powiedzieć w ten sposób, bo on ma być wykupiony, to co mu zostało z tego kontraktu, pomimo że jest jego wina, że był jeden wielki wstyd, to mają go wykupić. No i oczywiście jak w każdej grupie listy były chyba na te 700 tych uczestników tego zboru, to chyba z 380 było polecających i takich listów, żeby go zostawić w spokoju, chyba 40, czyli troszeczkę mniej niż troszeczkę więcej niż 5% było za tym, żeby go wywalić na zbity pysk. No, także celibat nie jest wymagany wśród Żydów, facet miał żonę, mógł te sprawy męsko-damskie załatwiać, no to szukał spraw męsko-męskich. No, co wy uważacie? Czy celibat jest potrzebny, czy w zasadzie ludzie, którzy idą do seminarium, którzy mają jakieś tam pojęcie, kiedy są młodymi chłopcami, że powiedzmy chcieli się poświęcić Bogu. No teraz ogólnie całe społeczeństwo to tak się laicyzuje i ta moralność upada i jakaś ta potrzeba religijnego jakiegoś takiego porządku po prostu kompletnie zanika. Po prostu kompletnie zanika. Ten papież komunista, to on też troszeczkę świruje. Tutaj będzie link do
papieża komunisty, co on robi. Także że wśród katolików też to wszystko się rozwadnia. Ludzie przestają chodzić do kościoła. No, między innymi ze względu na te informacje, które nieustannie karmi nas prasa o księżach katolickich. No ale prawda jest taka, że zboczenie czy odstępstwa od tego, co oni przysięgali w seminarium, no bo Żydzi też, rabini też mają te swoje seminarium duchowe, przez które muszą przejść tam jakąś tam naukę duchową. Też jest bardzo dużo ludzi, którzy tego nie dotrzymuje, którzy pomimo tego, że mają żony, to nie znajdują sobie jakichś innych kobiet, tylko facetów. Subskrybujcie, piszcie pytania, piszcie swoje komentarze, polecajcie na Facebooku, wrzucajcie czasami może na Wykop i do następnego.